Hej, co słychać, moi drodzy? Witam Was w kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj będę dla Was testować ciekawy i najpewniej pyszny produkt. Produkt od Milki. Mamy tutaj paczkę pyszności, słuchajcie. Miks, choco mix z Oreo. Czyli, no to co tutaj mamy? No Oreo, jak z tego co widzę, jakieś czekoladowe dropsy i jeszcze coś, jakieś po lewie lukrowej? W sumie zaraz zobaczymy, co to właściwie i faktycznie będzie. Produkt od Milki, fajny wieczorny miks do filmu, idealny. No to co tutaj mamy? No to tak jak widziałam, mini Oreo. Uwielbiam Oreo, słuchajcie. Potem mamy jakieś Smartisy, milkowe dropsy. No i jakieś tutaj takie dropsy czekoladowe, bym to nazwała. No dobrze, zobaczmy co tutaj, jak to w środku wygląda, jak to wygląda faktycznie. Produkt od Mondelez, Milka, okej. No to mamy wszystkie chyba Oreo, co wypadły na pierwszy ogień. Trochę dropsów, no relatywnie dużo tych Oreo, muszę powiedzieć. Zobaczymy, co to jeszcze, jakiś drops, okej, jeden. No dobra, to podzielmy może naszą zdobycz. Mała mini Oreo, Smartisy, dropsy czekoladowe i Smartisy tutaj. Jak to się nazywało? Choco dropsy. No zobaczymy. Okej, okay, no to czyli co? Klasyczne Oreo, tylko w mniejszej wersji. Mini Oreo, słuchajcie. No jak zwykle z wypełnieniem. Także, no co? Krem, ciemne ciasteczko. Czyli standardowo Oreo. No to próbuję. Pychota. Okej. Okay. Zdecydowane lajki. Bardzo szybkie do przekąsania, że tak powiem. Ok, tutaj mamy nasze czekodropsy bez wypełnienia, zdaje się. Ok, małe czekoladowe dropsy, dość miękkie. Ok, pełnomleczna czekolada, zdaje się. Smakuje standardowo, bardzo neutralnie, no jak po prostu jak czekolada. Bez wypełnienia, no niczym szczególnym się nie wyróżnia. Dobre mleczne. Bardzo fajne. Okej, no i dochodzimy do naszych kuriozalnych Milka dropsów. Są to zdaje się z wypełnieniem, więc co mamy tutaj? Mamy jakąś... Co my tutaj mamy? To w środku to jest jakieś... Wypełnienie z mlecznej czekolady? Teraz zobaczę. To lukrowa powłoczka. Czekolada i wypełnienie. Czym to smakuje? Czyli czekolada. Trochę przywodzi nam jest batonik Kinder. Batonik Kinder, to prawda. Więc... W sumie smakuje jak Smarties pomieszany z Kinder czekoladą. Dokładnie. Czyli to wnętrze jest jak batonik Kinderka. Natomiast lukrowa powłoczka smakuje jak po prostu dropsy Smarties. Również przez względ na twardość. Także to z czym mi się te nasze białe dropsy kojarzą. Najlepsze były Oreo, potem dropsy, na końcu czekoladowe krążki, nazwałabym to. No więc cóż, no był to szybki test miksu Oreo, czekoladowego miksu
od Milki. Zdecydowanie polecam szukać go w sklepach i próbować, najzwyczajniej w świecie. Polecam, nie smakowało. Ciekawa jestem Waszych komentarzy i tego, na co czekacie, by pojawiło się w następnych filmikach oczywiście. No i to będzie ode mnie na dzisiaj wszystko. Także słuchajcie, no co, do zobaczenia niebawem i czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się, cześć!